Myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej. Witam serdecznie, kochani Państwo, na moim kanale. Ja nazywam się Wróżka Loelia i dzisiaj powróżę Państwu z kart Tarota. Kochani, zaczynamy. Pomyślcie sobie o swoim partnerze, o swojej osobie ukochanej, partnerce, niezależnie od płci. I zobaczymy myśli, uczucia i plany, zamiary Waszej osoby ukochanej, ale przypominam, że jest to oczywiście wróżba kolektywna. Na wróżby osobiste, prywatne zapraszam Państwa serdecznie, napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam, jakie są pakiety wróżb. Okres oczekiwania jest maksymalnie 2 lub 3 dni. Kochani, więc zaczynamy. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, polecajcie znajomym, lajkujcie, jeśli lubicie mnie i mój kanał, moje wróżby. Proszę, również komentujcie, napiszcie mi, czy ta wróżba z Wami w jakiś sposób rezonuje, czy się zgadza. Jak myślicie, co myślicie, zapraszam. Bądźcie aktywni, kochani. To bardzo ważne dla mnie, dla mojej motywacji i rozwoju mojego kanału. Ok, teraz zaczynamy. Myśli, uczucia i zamiary. Myśli osoby ukochanej. Co myśli osoba ukochana o mnie? Co myśli osoba ukochana o mnie? Co myśli osoba ukochana o mnie? Co myśli osoba ukochana? Co czuje osoba ukochana? I co zamierza osoba ukochana? W przełożeniu kart mamy już, kochani, królową buław. Czyli jesteście dla tej osoby ukochanej, o której myślicie, królową buław. Bardzo atrakcyjną, charyzmatyczną osobowością, seksowną, pełną wigoru, pełną energii. Również przyciągającą, chemia jest niesamowita. No, ta osoba po prostu myśli o Was jako o osobie bardzo atrakcyjnej. Co myśli ta osoba? Głupiec, as kielichów i pięć pentakli. Czyli głupiec, ta osoba szuka przygody, ahoj przygody, coś lekkiego, na razie nie planuje poważnie, ale z tej przygody może się tutaj ta osoba ukochana w Was zakochać. Może się to przemienić, kochani, w miłość, tak? W uczucia miłosne jest szansa na miłość i ta osoba jest jakaś smutna, czuje się samotna, porzucona, być może nie macie kontaktu, być może rozmyśla, być może nie piszesz, nie odpowiadasz, nie macie ze sobą na razie spotkań, dlatego jest ta osoba tutaj jakaś przygnębiona, nie widzi jakby nowej szansy, ale ta osoba chciała przygody, natomiast tutaj być może jest w tej chwili jakaś zakochana, uczucia miłosne ma do Was, co być może ukrywa, no i tutaj właśnie brakuje tej osobie spotkań, kontaktów. Zobaczymy teraz w sercu. W sercu królowa mieczy, rydwan i 10 buław. Czyli jeśli Wy jesteście wagą, królową mieczy, to na pewno jest czytanie o Was, dla Was i rezonuje z Wami. Jeśli nie jesteście wagą, to być może jesteście tutaj znakiem żywiołu powietrza, bliźnięta waga wodnik, tak jak mówię, i też to jest czytanie dla Was na pewno, ale też dla wszystkich innych. Być może jesteście w tej energii, czyli jesteście zimne, zdystansowane, myślące tylko na poziomie głowy, jakby blokujące coś, tak? I tutaj ta osoba chciałaby z Wami jakiejś przygody, jakiejś, żeby sprawy się zaczęły szybko,
tutaj toczyć, żeby szybko było, szybko spotkanie, działanie, szybka komunikacja, żeby coś się obróciło, wydarzyło, żeby była akcja, żeby tutaj nie było stateczności już, tak? Ta osoba chciałaby, żeby te blokady, które są między Wami, żeby zejść z tych blokad, żeby zacząć tutaj patrzeć w przyszłość, żeby zacząć budować coś nowego, tak? Także ta osoba jakby tutaj myśli o tym, że emocjonalnie jest jakaś blokada i należałoby zejść z tej blokady i zacząć tutaj iść w nowym kierunku w tej relacji. Wy też blokujecie, jesteście w silnej energii królowej mieczy. Ta osoba chciałaby, żeby coś się wydarzyło, żeby była jakaś akcja lub jakieś zbliżenie, tak? Żeby coś się zaczęło w końcu dziać. Jakie zamiary ma ta osoba? O lala, mamy króla mieczy, czyli mamy parę. Mamy parę, kochani, czyli tutaj ta osoba myśli na pewno o związku z Wami, ponieważ mamy tak, w ten sposób, tak? Karty nam pokazały. Czyli zamiary tej osoby są, króla mieczy jest królowa mieczy, czyli ma w głowie Was jako królowę mieczy silną, widzi Was jako silną, bardzo silną osobę, kobietę, która nieraz bardzo blokuje, tak? Jest bardzo stanowcza, twarda, zawzięta. Natomiast tak samo i on jest uparty, zawzięty, też jest w głowie, ale mamy parę, kochani. Ta osoba myśli na pewno o relacji, o związku, też o seksualności. Mamy tutaj jeszcze innego mężczyznę, króla buław, czyli jakby albo jest drugi mężczyzna w Waszym życiu, albo ta osoba chce przejść z króla mieczy do energii króla buław, czyli chce być dla Was charyzmatyczna, seksualna, atrakcyjna seksualnie, chce tutaj z Wami seksu. Mamy też za dużo kart seksualnych, tak? Mamy rydwan, mamy króla buław, mamy głupca, czyli tutaj ta osoba chciałaby z Wami przygody, chciałaby, żeby coś się po prostu nagle zadziało, zaiskrzyło. Jest gotowa ta osoba pracować nad Waszym związkiem albo myśli, że jesteście bardzo zapracowane, ciągle jakoś zamknięte w pracy, albo znacie się z pracy, też może być taka opcja, jeśli dla niektórych, tak, że znacie się z pracy, że chciałaby ta osoba tutaj bardziej z Wami być może współpracować. Kochani, takie mam wrażenie, że są dwa aspekty tego czytania, bo jest para król mieczy, królowa mieczy i jest para król buław i królowa buław, tak? Mieliśmy tą kartę w przełożeniu, więc tutaj jakby dwie pary mi się pokazują. Jedna para, która bardzo zacina się w głowie, głową myśląca, ale też blokująca, i druga para, która jest bardzo tu połączona ze sobą seksualnie. Także jakby z tej energii takiej z głowy, tak, z głowy, która głowa tylko blokuje, zacina jakby wszystko realnie, analizuje, tutaj chciałaby ta osoba Wasza ukochana przejść w ten aspekt seksualny, gdzie by po prostu iskrzyło między Wami, gdzie by po prostu była ta intymność, żeby się coś wydarzyło wreszcie. Jakby zamierza ta osoba tej przejść właśnie w seksualność, tylko nie wie, myślę, jak to zrobić, jest tutaj załamana, nie wie, co zrobić. Także no, ciekawa jestem, jakie będą Wasze komentarze, napiszcie mi, czy to rezonuje. Jeśli siedzicie za bardzo w głowie, to może puśćcie troszeczkę, pójdźcie za tą, nie wiem, za tą energią serca lub energią taką seksualną, powiedzmy, zbliżcie się z tym partnerem i spróbujcie na zasadzie ahoj przygodo i zobaczycie, co z tego wyjdzie, tak? Żebyście może nie żałowali później, żałowały, że za bardzo blokowałyście tą energię, tak? I że nie było zbliżenia, nie spróbowałyście. Dziękuję ślicznie, zapraszam na wróżby indywidualne, napiszcie do mnie e-maila. Do usłyszenia, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, do usłyszenia już wkrótce.